Wieżyca ma 329, a nie 312. 312 ma Szewska Góra. Dokładnie. No, małe sprostowanie. Udało się złapać dziurę w przemieszczających się pojazdach. Idziemy drogą wojewódzką kawałek. No tak, taki mamy szlak, inaczej się nie dało. Tutaj mała premia górska przed nami. Większość to tiry, które przejeżdżają tędy, albo jakieś ciężarówki wypchane po brzegi sprzętem. Jak jedzie większe auto, to schodzimy tutaj na pobocze. O. Piotrkowice małe, tak? Dokładnie tak. Zeszliśmy z tej drogi wojewódzkiej, niebezpiecznej, a nawet chodnika nie było. No i ciśniemy teraz już na południe. Bardzo dużo mamy dopingujących nas psów. Praktycznie co zabudowa to przynajmniej jeden, a przeważnie dwa, trzy, a nawet cztery pieski nam dopingują. Każdy szczeka inaczej. Czyli jest dobrze. W Piotrkowicach małych jest też dwór, tutaj akurat są, jest zabudowa ta gospodarcza, to nie jest, jest dwór, tylko część gospodarcza dworu. Po prawej stronie widać dwór. To po prawej stronie będzie dwór? To jest ten dwór, tak. Aha, to czyli częściowo tutaj otynkowany na biało, a częściowo jest... Mamy dwór, ale patrz, tak. Kurde, antenę satelitarną mieli w tamtych czasach. No. No i co? Kozy mają swoją zagrodę. Wizja pospolita rusza, nie? Co wam przypomina ten krajobraz za mną? Pulpit z Windowsa. No i mijamy Piotrkowice małe. Jak widać, znowu asfalt na trasie wędrówki. Ostatni dom po lewej mijamy. Dom wygląda na opuszczony. I podejście na szczyt o wysokości 318 metrów. Jest to najwyższy szczyt w dniu dzisiejszym, który zdobędziemy. No, taki pagórek, nie? Ale biorąc pod uwagę, że Góry Świętokrzyskie mają 612, to też jest jakaś wysokość. Wieżyca ma chyba 312 metrów na Kaszubach. Taki najwyższa taka morena, pozostałość po lodowcu. Wieżyca ma 329, a nie 312. 312 ma Szewska Góra. Dokładnie. No, małe sprostowanie. Szczyt prawie zrobiony. 318, ciekawe jak jeszcze zostało. Otworzył się widoczek. I drugi raz widzimy już z odległości kościół w Koniuszy, przy którym robiliśmy chwilowy odpoczynek. Tuż przy wieży właśnie. Przekaźnik chyba radiowo-telewizyjny i komórkowy. No a szczyt jest tutaj, taki zalesiony. 318 metrów. Powinno być z niego widać Beskidy. Ale nie wiem, czy będzie dzisiaj odpowiednia widoczność. Chyba nie. Coś tam Beskidy widać, ale słabiutko dzisiaj naprawdę. Zbliżę może chociażby na najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego, Mogielice. Mogielica? Tak, ale ledwo się zarysowuje. Jest widoczna. Tatr też w ogóle nie widać. No i w prawo cały Beskid Wyspowy rysuje się. W zasadzie to majaczy. Ładny krajobraz. Zobaczcie, jak wygląda teraz sadzenie. Ciężko powiedzieć, co to jest, bo to są bardzo małe rośliny w tej chwili. Ale jedzie sobie tutaj ciągnik. Z tyłu czwórka ludzi. I powolutku sadzą.
O, i takie cukiereczki co chwila mijamy. Tu akurat barokowa kapliczka. Żeby jeszcze było mało, to z 1778. Znajdujemy się tuż pod dworem Wierzbno. Mamy tutaj do czynienia z wiekowym, ja bym to nazwał park dworski, ale niestety samego dworu Wierzbno nie uda się dobrze ogarnąć z tego względu, że tabliczka informuje nas, że nie wolno tam wchodzić, bo może nas pogonić jakiś burek solidnej konstrukcji. Wesela, chrzciny, różne imprezy okolicznościowe. A zrobimy reklamy. Z którego on jest roku? Tutaj z drugiej połowy XIX wieku. Podróżnik Kitty to ma wszystko zapisane. W głowie. W głowie i informuje mnie. Druga połowa XIX wieku, a potem on w czasie I wojny światowej zostaje zniszczony i odbudowany w 1923 roku. Mhm. Czyli może się okazać, że tylko fundamenty są pierwotnej konstrukcji, a reszta jest nowoczesna, nie? No, zadbany. Jak bardzo potrzebna jest woda roślinom? Bardzo ładny przykład. Ja tutaj filmuję teraz na kapustę. Tu, gdzie jest wyżej, no to sobie ładnie rośnie, bo dostatek wody jest. A im wyżej, tym zobaczcie, że coraz gorzej ta kapusta sobie radzi. Miejscami nawet wyginęła. Ciekawe urządzenie. Do kapusty chyba. Prawie 18 km na trasie. 12 godzina, równo 4 godziny wędrujemy sobie po Małopolsce. 4 godziny, 18 km zrobiliśmy, no z przystankami, nie? Co daje jakieś 4,5 km średnio na godzinę z przystankami. Ma posądzą i co? My za chwilę będziemy szli w tamtą stronę. Kolejny punkt na trasie. Tak. Niedawno chyba musiała być rocznica, bo a tak, 21 na 22 maja. Jeszcze kwiaty świeże. Broninie. No to cóż, jesteśmy po trasce. Wyszło 25 km. Niecałe, ale fajnie. No, tam plus minus tam 200 chyba metrów. Mhm. Zrobiliśmy to w sumie z postojami od godziny 8 jest 13.45. 5.45. Mieliśmy średnio na kilometr ile minut? Tak wychodziło? Wychodziło 11,5 minuty, tak średnia, ta z ogólna. Ale to była liczona tylko jak szliśmy, tylko jak szliśmy na postoje było zatrzymywane, czyli 11,5 minuty na kilometr. Nasze tempo marszu możecie sobie sprawdzić. Teren troszkę taki falisty był, więc było trochę podejść, było trochę zejść, nie było cały czas po równym. W zasadzie cała trasa szła asfaltem. Lasu było może 300 metrów. Mhm. No, także co widzieliście, to widzieliście, bo tu już jest końcówka filmiku. Nie wiedziałem, że tutaj w północno-wschodniej części Krakowa, północno-wschodniej części podkrakowskich miejscowości takie ładne tereny i tyle takich zabytków, także warto się wybrać. Jest więcej jest tego, także mam nadzieję, że w przyszłości zobaczymy się znowu. Tak, będziemy coś jeszcze na pewno robić. No i cóż, wracamy do Krakowa na jakiś relaksik. Jeszcze chyba w piłkę idziesz grać dzisiaj, może, nie? Może jeszcze w piłeczkę pogramy, bo się nie zmęczyłem. Meczyk jakiś. A ja jutro ruszam w Tatry. Dobrze. Na razie. Na razie.